Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik podpisali umowy z wnioskodawcami na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty. Dzisiaj podpisujemy kilkanaście kolejnych umów z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji. Chodzi o rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, ale też wyposażenie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, ale też i przedszkoli. W zeszłym tygodniu, w piątek, podpisywaliśmy około 20 umów w Busku-Zdroju, dzisiaj w Ostrowcu, jeszcze po południu w Łącznej. W sumie to jest około 70 inwestycji. Wartość dofinansowania dla wszystkich to około 150 milionów i wartość wszystkich inwestycji to około 220. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Gratuluję serdecznie wszystkim Państwu, którzy pozyskaliście dotacje na obszar edukacji szeroko rozumianej infrastruktury, która ma służyć poprawianiu warunków nauczania w naszych szkołach, również w wymiarze infrastruktury sportowej. One bardzo mocno się pojawiały w Państwa wnioskach, również we wniosku gospodarza, Pana Prezydenta. Jak Państwo wiecie, zdecydowaliśmy się zwiększyć alokację, która doprowadziła do tego, że w tym pierwszym tak dużym naborze mogliśmy zakontraktować ponad 125 milionów, z tego co pamiętam. Będzie jeszcze mały konkurs dedykowany bardziej pod potrzeby uczelni wyższych, które są też w kategorii beneficjentów, to szkolnictwo zawodowe, jak Państwo wiecie. Natomiast to, co z mojej obserwacji, patrząc na te ostatnie lata wielkich inwestycji w edukacji, widać, że dla samorządów dalej pozostają to wydatki pierwszej kategorii. To znaczy Państwo bardzo mocno chcecie inwestować w infrastrukturę edukacyjną, co jest, myślę, taką już dobrą oznaką, bo przyszłość naszych dzieci, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych dzieciaków w województwie, mówię tak kolokwialnie, jest, myślę, priorytetem i w istocie zdecyduje o tym, jak ta nasza młodzież będzie sobie później radzić. W Ostrowcu Świętokrzyskim umowy na dofinansowanie działań z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej podpisali przedstawiciele powiatów, niepublicznych szkół, stowarzyszeń i kilkunastu gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Była wśród nich dyrektor szkoły podstawowej w Częstocicach. Placówka ta jest prowadzona przez stowarzyszenie. Kwota 542 tysiące, którą pozyskaliśmy z projektu, będzie przeznaczona przede wszystkim na budowę dużego, wielofunkcyjnego boiska na placu szkolnym, modernizacji placu zabaw dla dzieci. Będą wyposażone dwie klasopracownie, przyrodnicza i matematyczna, oraz zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych z takim wyrównaniem terenu przed budynkiem szkoły. Specjalny koncert dla mam i tatusiów odbył się dzisiaj w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa. Ze sceny popłynęły życzenia od maluchów i tych trochę starszych pociech. Koncert przygotowało Przedszkole Publiczne nr 19 we współpracy z Domem Kultury Malwa. Były to występy dedykowane przez dzieci dla swoich mam i tatusiów. Koncert otworzył krótki recital zespołu ludowego Magonianki. Następnie sceną zawładnęły już przedszkolaki z Brzechwy. Dzieci ze wszystkich grup przygotowały specjalny program dedykowany swoim rodzicom. Były wiersze, piosenki, układy taneczne. Każdy występ otrzymał gromkie brawa. Na zakończenie wszyscy rodzice otrzymali prezent wykonany przez dzieci. A my popatrzmy, jak prezentowały się maluchy na scenie. Oh,
Z okazji Dnia Matki i zbliżającego się w czerwcu Dnia Ojca, niepubliczne przedszkole Pajacyk zorganizowało w kinie Etiuda uroczystą akademię dla rodziców swoich podopiecznych. Kolorowo i wesoło było podczas występów przedszkolaków, którym w kilku przypadkach towarzyszyli na scenie także rodzice. Dzieci śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze, wzbudzając aplauz licznej publiczności. Nad programem zaprezentowanym w kinie Etiuda pracowali wspólnie rodzice z dziećmi oraz grono pedagogiczne niepublicznego przedszkola Pajacyk. Rodzice się bardzo mocno zaangażowali w tę uroczystość. Rodzice prowadzą tę uroczystość. Tańczyli tatusiowie z córkami, a na końcu będzie jeszcze taniec z synków z mamusiami. Także wszystkie grupy przedszkolne i grupa żłobkowa najstarsza wystąpiła w swoim repertuarze, no, z dedykacją dla własnych rodziców. Wszyscy bardzo fajnie się bawili i w trakcie przygotowań, i myślę, że teraz też się fajnie bawią. Na szczególne słowa pochwały zasługują rodzice przedszkolaków, którzy zawsze aktywnie wspierają różne inicjatywy niepublicznego przedszkola Pajacyk. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z rodzicami i bardzo chętnie włączają się we wszystkie akcje. No, są po prostu częścią naszego przedszkola i myślę, że no, jeżeli czują się dobrze u nas dzieci, to i czują się dobrze rodzice. No, i myślę, że to jest taki nasz mały sukces. Piłkarze KSZO rozegrali dobry mecz z liderem i zasłużenie zdobyli komplet punktów, pokonując Garbarnię Kraków 2-0. Gospodarze dobrze zaczęli mecz. W 17 minucie po faulu w polu karnym na Michale Gruncie sędzia podyktował rzut karny, a 11 pewnie wykonał Klaudiusz Łatkowski. Niedługo czekali kibice na kolejnego gola. Już w 31 minucie doszło do niecodziennej sytuacji. Wówczas to nieporozumienie pomiędzy obrońcami Garbarni. Wykorzystał grunt, przejął piłkę i z kilkudziesięciu metrów strzelił na bramkę. Cabaj wyszedł akurat poza pole karne i piłka, lobując go, spokojnie wpadła do siatki. Po zmianie stron aktywniści na boisku byli goście, którzy wykazywali dużą pomysłowość w konstruowaniu ataków i zepchnęli gospodarzy do defensywy. Nie potrafili jednak wypracować klarownych sytuacji. A po kwadransie naporu Garbarni także gospodarze zaczęli odpowiadać groźnymi kontrami. W tej części gry lepsze sytuacje mieli jednak goście, ale pudłowali lub świetnie interweniował Wierzgacz. W ostatniej akcji meczu w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Łukasz Jamrus, ale przegrał pojedynek sam na sam z Cabajem. Nie zagraliśmy najlepiej pierwszej połowy. Drugą bramkę żeśmy naprawdę sprezentowali. Bardzo dobrze uderzył napastnik drużynie gospodarzy, już było na 2-0. Myślę, że ta połowa w dużej mierze zaważyła o tym, że dzisiaj wyjeżdżamy tutaj bez punktu, co nie umniejsza jednak absolutnie zwycięstwa zespołu KSZO. Powiem tak, Garbarnia przegrała, może się niektórzy cieszą, ale Garbarnia jest dalej na pierwszym miejscu. Garbarnia ma 3 mecze u siebie, także jeżeli się dzisiaj niektórzy cieszą, to mam nadzieję, że tylko do środy. To podejmujemy Podlasie i zapewniam, że takich błędów nie popełnimy. Oceniając powoli cały sezon, bo mamy 3 mecze u siebie, to chcę podziękować swoim zawodnikom, bo oni naprawdę byli wielcy tej ligi typu Motor Lublin, Stal Rzeszów, byli prawie przed ligą typowani na pewniaków do awansu, a tu Garbarnia im wyskoczyła zza pleców gdzieś tam i odrobiła stratę i dzisiaj gdzieś jesteśmy w grze i wszystko nadal zależy od nas. Od moich zawodników. Tak jak mówię, ja im dziękuję, ja mam pełen szacunek do nich. Nie wszystkie mecze się da wygrać. Trzeba z tego meczu wyciągnąć wnioski. Mamy 3 mecze u siebie i trzeba zdobyć 9 punktów, koniec, kropka. Dziękuję bardzo. Wygrać z liderem to nie jest taki zwykły mecz, także kosztowało to moich zawodników dużo zdrowia. Wracając do Daleszyc, w Daleszycach moja drużyna się zdrzemnęła i to poza młodzieżowcami prawie w całości, dlatego ten mecz tam przegraliśmy. I nie wiem, być może pan trener był zaskoczony, ale ja wyciągam wnioski, tak jak pan trener mówi, że wyciągnie. Ja wyciągnąłem wnioski po przegranym meczu w Daleszycach i dla wielu ludzi było to ogromne zaskoczenie, ba, nawet spotkałem się z oporem i z wielkimi pretensjami przed meczem, jak ja mogę wystawiać młodych zawodników.
No ja nie bardzo mogę to zrozumieć. Okazało się, że to ja miałem rację. Mieliśmy plan na ten mecz, właśnie taki, jaki został zrealizowany, że młodzi zawodnicy wyszli, mieli pobiegać, mieli w miarę możliwości atakować doświadczonych i dobrych zawodników Garbarni, żeby nie pozwolić im grać, bo gdybyśmy pozwolili im grać, to wynik byłby odwrotny, zapewniam Państwa. I do tego potrzebni byli mi młodzi zawodnicy. Zrobili co swoje, wprowadziłem doświadczonych zawodników, utrzymaliśmy wynik. No oczywiście gratuluję moim chłopakom. Ja również jestem pełen podziwu dla moich zawodników. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale większość z moich chłopców normalnie po 8 godzin pracuje, a następnie przychodzi i odbywa czasami bardzo, bardzo ciężkie treningi. Ja muszę to powiedzieć, bo za to ich bardzo szanuję. Ja nie mam żadnego problemu na zajęciach, nawet najcięższych. Ci chłopcy dają z siebie wszystko. Chłopcy, jeszcze raz wielki szacunek dla Was za pracę, jaką wkładacie. A to, że wypadliśmy z gry, aczkolwiek w piłce, jak mówił wielki klasyk, dopóki piłka wrze, wszystko jest możliwe. Mamy 1% albo 0,5% szansy, i o te 0,5% albo 1, jak kto woli, do końca będę pilnował, żeby ta drużyna walczyła. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.